Mogliśmy gdzieś usłyszeć o takim bardzo dramatycznym momencie w rodzinie tej, która stanowi podstawę dla 12 pokoleń Izraela. To ojciec Jakub, nazywany także Izrael, ma 12 synów. Bohaterem dzisiaj jest, który został szczególnie wyróżniany, umiłowany, także w sposób taki, byśmy powiedzieli, nieuporządkowany, kochany przez ojca. Wygląda na to, że te przywileje jego były bardzo szerokie, poczynając od szaty, którą nosił na stałe, nie taką prostą do pracy jak jego bracia, ale bardzo ozdobną, z długimi rękawami. Do tego wygląda na to, że wszyscy 11 pracowali gdzieś daleko, byli na pastwiskach, pilnując owiec, a on pozostawał w domu przy ojcu. Poznajemy go jako człowieka, który, byśmy powiedzieli, prowokuje swoich braci, korzystając z tego uprzywilejowania przez ojca. Ma sny i te sny opowiada swoim braciom i to takie sny, które stawiają ich w niekorzystnym świetle, a wywyższają jego. Mają być zapowiedzią jego wywyższenia. Nie może się to podobać braciom. Dochodzi do tego, że ojciec posyła jego, tego, który nie pracuje, po to, żeby doglądnął braci na polu, przy stadach. To wszystko, co dotychczas się działo w domu, jest oczywiście paliwem do tego, żeby wybuchło przez taką wizytę tego, który ośmiela się ich wizytować. Ciekawa jest sprawa, w jaki sposób jest ten konflikt pokazany. Jest on pokazany w takiej perspektywie, że później tych 12 pokłóconych, poróżnionych braci, mających bardzo różne zdanie, ale zdolnych do tego, żeby wspólnie wystąpić przeciwko jednemu, że oni będą bohaterami dla całego Izraela. Dzieci będą się pytać: tato, a jaki jest nasz protoplasta? Który z tych 12? I autor opowiada to w taki sposób, żeby nie dochodziło do dyfamii tych, którzy się przyczynili, czy chcieli się przyczynić, czy chcieli zabić swojego brata. Podaję jako uczestników tego wydarzenia tylko tych, którzy się zapisali w sposób, nazwijmy, pozytywny. Bo to nie wiemy, którzy to zdecydowali, pewnie jeden był prowodyr, a inni się przyłączyli, żeby go zabić. Dwóch postanawia go ocalić, ale jak to bywa w społecznościach ludzkich, ci, którzy chcą dobrze, boją się trochę tego, ukrywają tą swoją dobroć. Żaden z nich nie wie, tych dwóch, o tym, że chce uratować tego brata. Najpierw Ruben mówi, żeby go wrzucić tymczasowo do studni, a potem zobaczymy, co będzie. Ma zamiar, kiedy inni odejdą, wyciągnąć go z tej studni i w taki sposób uratować, przynajmniej na chwilę. Ale kiedy zbliżają się kupcy madianiccy, drugi z nich, nie wiedząc o tym dobrym zamiarze swojego brata, robi coś, co oddali ocalenie. Mianowicie mówi: co nam przyjdzie z tego, że w skrytości zabijemy brata? Zróbmy z tego przynajmniej pieniądze. Sprzedajmy go tym, którzy nadjeżdżają. Tak się dzieje: za 20 srebrników ci, którzy byli skorzy zabić, dają się skusić na to, żeby zarobić przynajmniej na tym. W taki sposób ten, który jest najmłodszy, ten, który jest takim cieniem czy cierniem wokół, zostaje sprzedany. Cała historia ma bardzo piękne zakończenie, ponieważ gdyby nie on, gdyby nie sprzedany do niewoli, jako niewolnik do Egiptu, gdyby nie to, co stało się później, cały ród, wszystkie 12 pokoleń by zaginęły, nie byłoby narodu wybranego. Dlatego, że przyjdzie głód i ratunek będzie tylko i wyłącznie tam w Egipcie, dokąd sprzedali swojego brata.
Ta cała ta historia i dalsza o braciach, którzy chcieli zabić swojego brata i o takiej próbie ratowania, pokazuje opatrzność Bożą. Uratowany brat potem wybaczy tym, którzy chcieli go zabić. I zwróci się do Boga, który zamierza daleko naprzód, ażeby doprowadzić do tego, co jest dobre, co jest dalszym ciągiem dziejów zbawienia. Popatrzmy na to, jak bardzo niedoskonali są ci, którzy są protosplastami, 12 ojcami, założycielami 12 pokoleń Izraela. Przypomnijmy także, że 12 apostołów nie są ludźmi idealnymi. Także są skorzy do zazdrości, do ubiegania się o pierwsze miejsce. Popatrzmy, jakimi ludźmi Bóg kieruje się po to, ażeby przeprowadzić swoje zamiary zbawcze. I nauczmy się od tego, który opowiada, żeby zbyt łatwo nie ujawniać imiona kogoś, kto jest zły, kto jest grzeszny, kto ma złe zamiary. Bo może to zaszkodzić także i przyszłych pokoleniach. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. O Bogu niech będą.